Z tego filmu dowiesz się, czym są wakacje składkowe od ZUS, jakie warunki musisz spełnić, aby z nich skorzystać, co musisz zrobić, żeby zaoszczędzić nawet do 3200 zł. Gdzie i kiedy złożyć odpowiedni wniosek? Nazywam się Grzegorz Grabowski i pomagam wynajmującym, inwestorom oraz przedsiębiorcom przede wszystkim z branży nieruchomości, ułożyć ich w podatki i finanse. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to koniecznie zasubskrybuj kanał Wynajmistrza i kliknij dzwoneczek. Zacznijmy od najważniejszego. Żeby skorzystać z wakacji składkowych w 2024 roku musisz złożyć wniosek do ZUS już w listopadzie. W ten sposób nie zapłacisz składki w styczniu 2025 za grudzień 2024 roku. Jeśli złożysz wniosek także w grudniu, skorzystasz z ulgi za 2025 rok w styczniu, co oznacza, że nie zapłacisz składki społecznej w lutym 2025 roku. Według mnie warto korzystać jak najszybciej, zanim rząd się rozmyśli. Czyli spieszmy się kochać ulgi, bo tak szybko znikają. Co to są te wakacje składkowe? Wakacje składkowe to możliwość niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców przez jeden miesiąc w roku. Co ważne, nie wpłynie to na Twoją emeryturę ani zasiłki, np. chorobowy lub macierzyński, bo składki za ten miesiąc wakacyjny będą pokrywane przez państwo. Uwaga, w miesiącu wakacyjnym nie zapłacisz także składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, ale te składki nie będą pokryte przez budżet państwa. Uwaga, nadal będziesz płacić składkę zdrowotną oraz składki ZUS za pracowników i za osoby współpracujące. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, w miesiącu wakacyjnym nie trzeba zawieszać działalności. Możesz ją normalnie prowadzić, ponosić koszty i wystawiać faktury przychodowe. Kto może skorzystać z wakacji składkowych? Opcja ta jest dostępna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz tych działających w formie spółki cywilnej, które zatrudniają do 9 osób. Czyli liczba ubezpieczonych łącznie z Tobą nie może przekroczyć 10. Wakacje od składek społecznych są dostępne niezależnie od formy opodatkowania Twojej działalności. Ile możesz zyskać? To, ile zaoszczędzisz, zależy od rodzaju składek, jaki obecnie płacisz. Pełny ZUS, preferencyjny ZUS lub mały ZUS plus. Przykładowo, jeśli płacisz pełny ZUS chorobowym, to za 2024 rok w Twojej kieszeni zostanie około 1600 zł, a w 2025 roku jeszcze więcej, bo składki społeczne niestety wzrosną. Jeśli więc złożysz wniosek w listopadzie oraz w grudniu tego roku, to w styczniu i lutym 2025 roku zaoszczędzisz łącznie co najmniej 3200 zł. A gdy obecnie płacisz preferencyjny zUS chorobowym, to za 2024 rok zaoszczędzisz około 400 zł. Jeśli opłacasz wyższe składki zUS od wyższej podstawy, wakacje składkowe obejmą jedynie minimalną kwotę składki społecznej. W miesiącu wakacyjnym podstawa składek zostanie zredukowana do minimalnej i nie można pokryć różnicy między składką minimalną a tą od wyższej podstawy. Jakie są warunki skorzystania z wakacji składkowych? Aby skorzystać z wakacji składkowych, musisz spełnić kilka warunków. Być zgłoszonym do ubezpieczeń społecznych przynajmniej przez jeden dzień w miesiącu poprzedzającym wniosek. Twój roczny przychód nie może przekroczyć 2 milionów euro w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie możesz prowadzić działalności na rzecz byłego pracodawcy, jeśli wykonywałeś te same obowiązki w ramach umowy o pracę w roku poprzedzającym, jak i w roku złożenia wniosku. Nie możesz mieć więcej niż 10 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem uczniów i studentów poniżej 26 roku życia. No i musisz mieć wystarczający limit pomocy de minimis. Kto więc nie skorzysta? Oczywiście nie skorzystasz, jeśli nie spełniasz któregoś z warunków, o których przed chwilą mówiłem. A do tego, jeśli korzystasz z ulgi na start lub występuje w Twoim przypadku zbieg tytułów do ubezpieczeń, na przykład jednocześnie prowadzisz działalność i pracujesz na etacie, wakacje składkowe w zasadzie Cię nie dotyczą. Ale w tych wypadkach i tak nie płacisz składek społecznych w ramach działalności, więc nic nie tracisz. Kiedy złożyć wniosek? Wniosek o wakacje składkowe należy złożyć elektronicznie przez EZUS, czyli te dawne półEZUS, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który chcesz być zwolniony z opłacania składek. Z tego powodu, ostatni miesiąc, w którym można złożyć wniosek za 2024 rok, to listopad 2024. Nie przegap tego terminu, bo wniosek złożony za wcześnie albo za późno nie zadziała. Jak złożyć wniosek? Zaloguj się na e-zus i wypełnij wniosek RWs, podając swoje dane identyfikacyjne oraz informacje o pomocy de minimis. Prześlij wniosek elektronicznie i czekaj na decyzję ZUS, którą otrzymasz przez system ZUS-u, e-mailem lub SMS-em. Po przyznaniu wakacji trzeba będzie złożyć do ZUS-u dokumenty rozliczeniowe z odpowiednimi kodami. Ale tym najprawdopodobniej zajmie się już twoje biuro rachunkowe. A jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w przepisach na rynku nieruchomości, potrzebujesz merytorycznej wiedzy z tego rynku, to kliknij w link pod tym nagraniem i zasubskrybuj mój newsletter, a co tydzień w Twojej skrzynce znajdziesz nowe wideo. Dziękuję i do zobaczenia.